Witam wszystkich mega serdecznie na kanale Do Diabła z grami. Moi drodzy, zanim rozpoczniemy, przypominam, że w sklepie Perfect Blue dokładnie w tym momencie jest miesiąc Mario. Czyli za każdym razem, kiedy kupicie jakikolwiek produkt z Marianem w sklepie Perfect Blue, to dostaniecie jeden z gadżetów. Link do całej akcji jest... Pod, w opisie pod filmem, tak, gadżety są spoko, słuchajcie, są koszulki, notesiki, breloczki oraz naklejki. Wpisujemy hasło, w sensie w opisie do zamówienia wpisujemy hasło MAR10 i macie jakiś bonusik. Dobra, moi drodzy, witam Was na kanale Do Diabła z Grami. Dawno nie było odcinka z powiększaniem kolekcji, z nowymi grami w kolekcji, bo ostatnimi czasy zarzuciłem sobie, że będę kończył tytuły, które mam w, na półce. W miarę mi to wychodzi, jednak no cóż, głód zakupów, a raczej kilka premier, które się przydarzyły, no sprawiły, że musiałem troszkę swoją kolekcję powiększyć. Zaczniemy od tych mniej istotnych gier, he, że tak powiem, czyli na przykład Crisis Remastered. Mam po raz pierwszy to w... Pudełku na Nintendo Switch. We, wewnątrz pudełka mamy jeszcze taką, o tutaj, nie wiem, kartę, fajna, ładna. Jednak pudełko ma tutaj to białe tło, którego osobiście nienawidzę. Jeżeli chodzi o, same, o sam Crisis, no to muszę przyznać, że gra, naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie graficzne na Nintendo Switch, wygląda absolutnie rewelacyjnie. Jest to moim zdaniem jeden z ładniejszych tytułów na Nintendo Switch. A sam tytuł. Kurde, strzelanka, komandosi, jacyś kosmici, fajniej się w to gra, jest ok, jednak kurcze nie ma ta gra dla mnie czegoś takiego w sobie, co by mnie wiecie, porwało, wchłonęło i wciągnęło na maksa, dlatego ja w nią pograłem jakieś 4 godzinki, zrobię sobie od niej troszeczkę przerwy i wrócę do niej na pewno, no bo mam niestety w kolejce ciekawsze tytuły, oczywiście tą grę kupicie w bardzo dobrej cenie w sklepie Perfect Blue, do którego Was zapraszam. Kolejny tytuł to gra, którego już mogliście widzieć e, unboxing na moim kanale, czyli Król King and Great Hero. Jestem na samym początku tytułu, jestem jak na razie w nim, słuchajcie, bezapelacyjnie zakochany. Mamy tutaj do czynienia z japońskim rpg w którym będziemy sterować dwuosobową drużyną. W grze wcielamy się w dziewczynkę, która musi zostać wielką bohaterką, a chroni jej ją, w sensie, smok, który robi jej w pewien sposób za ojca. Naprawdę fajna, chwytająca za serce historia, bardzo ładna grafika, świetna muzyka. Fajny, klasyczny system walki. No ja wam powiem szczerze, że się jaram, potrzebowałem takiego troszeczkę bardziej odprężającego, japońskiego RPGa. No i to właśnie dostałem. Zapraszam was do odcinka także z unboxingiem. Recenzja tego tytułu na pewno pojawi się na kanale, bo podoba mi się on. Kolejna gra, moi drodzy, którą w ostatnim czasie kupiłem, również oczywiście w sklepie Perfect Blue, to sorki <coughs> Astra Ascending, czyli tutaj Japoński RPG, w którym, w takiej, sorry, słuchajcie, kłaczek, czyli japoński RPG z, z absolutnie przepiękną grafiką. Jest to bodajże gra, za którą stoją goście chyba z Dragon's Crown, ale to możecie mnie, wiecie, poprawić, jeżeli się mylę. Eee, bardzo fajny system walki, bardzo zaawansowany, piękna grafika, tak na razie graficzna to jest strona tego tytułu. Zachwyciła mnie bezapelacyjnie i absolutnie gra naprawdę wygląda zajebiście, słuchajcie, rewelacja. No, piękne postaci, bardzo ładnie animowane. Wszystko dzieje się z perspektywy dwuwymiarowej. postaci poruszają się w prawo, w lewo. No i naprawdę powiem Wam, że to będzie mieli kawałek tego japońskiego rpg Oczywiście czytałem różne recenzje, że gra później staje się troszkę powtarzalna. I tutaj, sorry za te cięcia. Słuchajcie, kłaczek, nie? Kłaczki latają, tak więc ja pokazuję ostatnio. E, tak, jak mówiłem, tytuł Grałem niego bardzo krótko. Czeka na półce w momencie, w którym ukończę. The Krul King, ale czuję, że to gra naprawdę mnie bardzo mocno wciągnie. No, tak naprawdę ta oprawa graficzna to jest coś, co jest dość rzadko spotykane, nie? Gra wygląda jak absolutne dzieło sztuki, ale moi drodzy, nie Crysis Remastered, nie Krul Hero, Krul Hero, Krul King w sensie Great Hero i nie Astria Ascending wciągnęły mnie najmocniej w ostatnim czasie, ponieważ no cóż, mój Nintendo Switch musi troszeczkę pokurzyć, bo Elden Ring. Elden Ring mam bardzo ładne wydanie. To jest e, Launch Edition, która wydaje mi się, że jeszcze jest do kupienia w sklepie Perfect Blue. Wewnątrz tego pudełeczka mamy, moi drodzy, już Wam pokazuję tutaj naszywkę Elden Ring. Możliwe, że sobie ją gdzieś na szyję. E, mamy tutaj jeszcze. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy, słuchajcie, plakat z gościem, który tu mi nie spoilować dla tej cholery. Z którym nie walczyłem jeszcze, to jest tak wygląda jak młody Godric Szywaniec, nie? Ale czy to on? Nie wiem, nie biłem się z nim, więc nie mam żadnego pojęcia. Nie spoilować, przypominam. Eee, mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, takie karty wewnątrz, I są trzy naklejki. O, trzy naklejeczki z różnymi symbolami run, a także trzy tutaj takie pocztówki, powiedzmy, tak. Bardzo ładne, no bo cała gra jest bardzo ładna. Jeżeli mam Wam o nie opowiedzieć, słuchajcie, no... O Boże. To może być jeden z moich ulubionych tytułów w życiu. Ja jestem gigantycznym fanem serii Souls, tak? Przyszedłem wszystkie części e, poza remake'iem *Demon Souls. E, *Demon Souls skończyłem oryginalne. Jedynkę Dark Souls, dwójkę, trójkę, Bloodborne, Sekiro. No, wszystko pokończyłem. Słuchajcie, uwielbiam. Jestem naprawdę psychofanem e, w momencie, w którym ukazało się Dark Souls. To moja miłość do gier wideo. Tak naprawdę... Powróciła, miałem taki wtedy trochę kryzys gracza chyba przez te wszystkie Call of Duty Far Crye i bardzo podobne do swojej części Asesynów. No i z miejsca Dark Souls został jedną z moich ulubionych gier ever, tak? No i tutaj coś mogę Wam powiedzieć, mamy, słuchajcie, Dark Souls z naprawdę przepiękną grafiką, z otwartym światem. Gra, o której można byłoby napisać esej, no niesamowity, bardzo wciągający świat, zrobiony na zasadzie troszeczkę Zeldy, w którym idziemy tam, gdzie widzimy, słuchajcie, na horyzoncie, tak, to jest piękne, widzimy w oddali jakąś małą kapliczkę, idziemy do niej, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej znajdziemy tam jakiś przedmiot lub też bossa. Kurde, ciężko mi się, słuchajcie, gada o Elden Ring, no, to jest dla mnie ideał gry wideo, praktycznie, tak. Naprawdę, mamy tutaj do czynienia z taką grą, która jest połączeniem action RPG'a z RP-em, trochę ze slasher'em, no po prostu z souls -like tak? No i powiem Wam, że jestem ekstremalnie wciągnięty, jedyny minus tego jest taki, że ostatnio jestem bardzo dużo w rozjazdach, no i teraz szczególnie ten tydzień mi się taki szykuje, no i będę miał mało czasu, żeby grać na PlayStation, za no dużo na Switchu, stąd też zrobiłem troszkę zakupków na tę konsolę, no powiem Wam tak, no Elden Ring to gra, która mnie kompletnie zmytła z planszy, ja Grając kiedyś po wielogodzinne, nocne sesje z kumplami w np. Darek trójkę, dwójkę czy jedynkę, zawsze marzyliśmy o czymś takim, o grze, która będzie miała otwarty świat, która będzie tak samo trudna, bo tutaj to gadanie, że. Gra jest prostsza, dla mnie słuchajcie, nie obraźcie, że to jest pieprzenie bzdur, tak? Na samym początku gry dostałem już w papę. Ja pamiętam, jak jeszcze ruszyłem, jak tylko rozpocząłem Elden Ring, no to ruszyłem do tego, do do tego dungeona, który jest od razu na początku gry, w którym morduje nas taka wielka maszyna. Udało mi się po półtorej godzinie prób, jęków i płaczy to przejść. I na samym końcu stałem bossa, którego wygląd był tak groteskowy i przerażający, że zdążyłem tylko zmrużyć oczy, dostać jednego liścia i zginąć. I za to właśnie kocham gry From Software. Mam na wbite jakieś 30 godzin, zabiłem Gotrika z Szywańca, teraz muszę uruchomić jego runę. No i słuchajcie, zwiedzam ten naprawdę genialny, niesamowity wręcz świat stworzony przez From Software. W tej grze mi się podoba kompletnie wszystko od przy absolutnie genialnych designów bossów, którzy od, od dawna, moim zdaniem, są najlepsi w gamingu. Od pierwszego Demon's Souls przez Dark Souls, uważam, że ta seria, seria gier ma najlepszych bossów. Absolutnie genialne projekty przeciwników, po prostu aż nawet nie wiem, od czego zacząć. Obrzydliwe jakieś węże, przegniłe kruki z gigantycznymi głowami, szkielety zombie, naprawdę jest tego cała masa. No, gra będzie na prawdopodobnie moją grą roku i bardzo możliwe, że Ogólnie wyląduje bardzo, ale to bardzo wysoko w takim moim, e, że tak powiem, e, plebiscycie na najlepsze gry ever, tak? No bo zapowiada się, że jest lepsza niż Bloodborne 1, Bloodborne 2, 3, może nawet lepsza niż Bloodborne, się okaże. No jak na razie, słuchajcie, jestem totalnie pozamiatany, nie potrafię się oderwać od tego tytułu, jak tylko jestem w domu i mam chwilę, no to, no to właśnie, kurczę, gram, nie? Gram, uwielbiam. Recenzja pewnie się pojawi, ale ten ring, ale będzie długa i na ją trochę poczekać, no bo tutaj nie ma zamiaru się z tym tytułem śpieszyć. Dobra, moi dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam Was mega serdecznie. Taka, taki odcinek bardziej pogadankowy. Eee, dajcie mi znać w komentarzach, jakie wykupiliście gry w ostatnim czasie, no i co też planujecie, może kupić, i czy może macie jakieś doświadczenia z z tytułów, o których Wam opowiedziałem w tym odcinku, a my co, widzimy się w kolejnym. Na razie, cześć.